Dobra, ruszamy, ruszamy. W dolnym prawym rogu oczywiście najlepszy teren w historii StarCrafta 2, Maru. Onside Gaming, to jego drużyna. I z drugiej strony jego niby kolega z drużyny, ale tutaj oczywiście oponent, Solar Kangminsu. Znakomity zergowy zawodnik Gladiator. Koreańczycy tym razem zagościli na ekranie. O, już ciekawie otwiera Maru. Maru od barykady w Naturalu, z której zapewne powstaną Reapery, bo tak przeważnie do tego ta barykada i te dwa raksy prowadzą. Maru aż się poprawił w fotelu z wrażenia. Ej, czy Maru nie zmienił fotela? Mam wrażenie, że chyba tak, że inny ten fotel jakiś. Może coś chciał poprawić. Witamy wszystkich na czacie. Dobra, witamy, witamy. Wszystkich na transmisji, Ganseki i Kamilo dołączyli, super. Jakby co, patrzę na Discorda, Twitchata i Afrika TV. Jaki ciekawy supply depot na tyłach. Ciekawe, czy Maru robi tego supply depota w dolnym prawym rogu po to, żeby zauważyć potencjalnego Nydusa, który mógłby tam powstawać za jakieś parę minut. Czy już o tym myśli Maru? Maru coś tam jeszcze sprawdza. Maru to jest naprawdę ciekawy zawodnik. W pierwszych minutach gry czasami mam wrażenie, że on robi wszystko, tylko nie gra. Bo tam jeszcze coś poprawi, coś skoryguje. No ale tak naprawdę nie ma tak dużo rzeczy do roboty w tych pierwszych minutach. Przy jego prędkości to on to wszystko obrobi w parę sekund i znowu ma kilka sekund przerwy. O, Command Center już powstaje, więc to wszystko na dwóch raksach. Tu raks Reaper na Solara. Fajna taka wczesna presja, interesująca. Ciekawi mnie też bardzo, czy Maru gra to, co gra, dlatego że wie, że zergowie i w tym Solar opóźniają szybkość do lingów, więc takie wczesne Reapery może są jakimś pomysłem na właśnie ukaranie. Bardzo ładne mikro Reaperem swoją drogą, bo faktycznie w dół czy tam w prawo by zapewne nie uciekł. Królowa wyskoczyła. No i tutaj już dwa Reapery w posiadaniu Maru. Dobra ucieczka. No i lekkie męczenie tych królowych. Zatrzymał się Maru, jak widzimy, tylko na trzech Reaperach, czyli nie za dużo na pewno. Całkiem spoko liczba. Teraz dobra próba, ale jednak nieudana, żeby wyciągnąć dronkę. Steampack, reaktor, no i oby tak dalej. Dobra, Marine oraz Reaper czekają w bazie Maru. Tutaj jest jeszcze malutka jakaś zaczepka, ale wiadomo, że nic się nie wydarzy. No, tak sobie myślę, że w sumie chyba Maru jednak nie jest jakoś przeszczególnie szczęśliwy z tego, co wyszło z tej presji, bo w zasadzie Solar się obronił bezproblemowo. Jakaś tam... ale nie no. Nawet tych dron za bardzo nie był w stanie wyłuskiwać, bo też mapa trochę do końca na to nie pozwala. No nie wiem, takie słabe to otwarcie z dwóch Raksów i Reaperów. Aczkolwiek, no to jest Maru, więc on w zasadzie to może zrobić wszystko w tej grze. Pokazywał to bardzo ładnie w swojej grupie, no to było doznanie. Czterech teran w grupie, więc pięć TVT z rzędu. I Maru w zasadzie, co się nie działo w grze? Czy on był do tyłu, czy on był do przodu, czy on był jakoś tak w połowie? Czy było 50 na 50 właśnie w rozgrywce? W zasadzie potem Maru i tak bez problemu wygrywał. Także nie wiem, Maru to jest dziwny zawodnik. Dziwnie łatwo wygrywa z każdej pozycji. Powolutku kończy się Banning Nest, będzie też oczywiście Armory. Ta Armory taka całkiem szybka, nie? Więc Maru robi pusha, Hellbat pusha, takiego całkiem nie za późnego. Bo to jeszcze w szóstej minucie powinno uderzyć. Overlord wyłapany, Maru na supply bloku, aczkolwiek no i tak ma już wszystko, co chciał mieć w tym ataku.
Ciekawe, że miny też buduje już Maru. Dobra. Atakować. Atakuje Maru, ale... Chyba dla Solara nie ma zagrożenia żadnego. No, za dużo królowych, za dużo tych wszystkich Bane of Healingów. Solar bardzo ładnie się rozwinął na słusznej liczbie dronek. Także Maru już musi odpuścić. No i zapewne gramy dalej, bo... Pamiętajmy też, że Maru ma najlepszego late game'a na świecie, to... On bez problemu może grę zagrać i długą, i krótką grę, i średnią, i każdą. No jedną rzecz tutaj Solar właśnie może minimalnie opóźnił. Może nie musiał, to co ulepszenia, ale w sumie względem Terana to całkiem dobrze to się układa. Przynajmniej czwarta baza Solara jest w stanie Maru sensownie zatrzymać. Podobają mi się teraz te dwie miny właśnie, które tak w miarę wcześniej zrobił Maru. Jak jest... O, i szybkość do zakopywania min też gra koreański Terran. Ale jest niesamowite, bo to... On robi takie rzeczy wbrew pozorom niełatwe, ale jak on to robi, to wygląda tak naturalnie. Teraz robimy szybkość do min, wcześniej jakieś reapery, tu ekspansja. Kurczę, jakbym grał, to bym chciał umieć grać jak Maru. No, albo jak Seral, ale... Ale jednak w przypadku Terana, no to Maru to jest coś pięknego. On sobie wygląda jakby tutaj dosłownie na bieżąco wymyślał, a teraz zróbmy to, a teraz zróbmy to. I już technologicznie wiele różnych skrętów wykonał, których większość Teran nie robi. Jeszcze się nawet po twarzy podrapał teraz Maru. No i w zasadzie wymiana taka też tutaj 50 na 50, może trochę pożałował, że mina nie odpaliła, bo tam byłaby bardzo soczysta mina. Zakopywał parę min, ale wszystko zostało skontrowane. Kurczę, pierwszy raz chyba widzę, żeby ktoś tak dobrze skontrował dropa z min. Tego pierwszego, zwłaszcza to pierwsze uderzenie. Infestation Pity Lurker, ten zauważony. No nie, no Solar! No to na nanosekundę temu stawiał budynki, za szybko je postawił i nie spojrzał. Zresztą jest minus szybkiego grania w StarCrafta, czasami nie zauważysz, chociaż... O Boże, Ikmaru jeszcze tutaj. Ależ to jest bandyta. A już, no właśnie, pochwalić Solara. I dosłownie... 15 sekund później, 13 dron straconych od tych min. Oczywiście na tym etapie gry to już nie jest aż tak skandalicznie duża sprawa, ale trochę bolesna. Tutaj jeszcze jedna mina w górnym lewym rogu uderzyła w dronki. Ładnie Maru. Kurczę, i pomimo tego, że Maru wykonał tyle różnych ataków, jakiś przejść, to technologia, to puszło, w ogóle otwarcie dwóch rak striperów, to on ma porównywalny limit co Zerg, który grał przecież maksymalnie ekonomicznie, jak tylko mógł. Jak tylko potrafił. Niesamowite to jest. Co gra jak gdyby nigdy nic. Zapomniał zakopać miny tam na dole Maru, ale widać, że nie zapomniał zrobić kolejnego dropa. Niesamowita szybkość tego zawodnika i... Lecimy tutaj. Jeszcze jedna mina. No, Solar. W miarę sobie tutaj powiedzmy, że poradził. Chyba spora i spajna w każdej bazie, może nawet warto byłoby zagrać, ale też się to tak pomoże do końca. No przynajmniej spora trzeba. Co by detekcji nie zabrakło na zakopane miny. Maru podchodzi bliżej, bo już trochę biomasę wyczyścił wcześniejszym atakiem. Teraz już też ma znaczącą liczbę maruderów. Zacna batalia, ale o wiele więcej jednostek ma Solar. No i tutaj został zepchnięty Terran, tylko pytanie, czy to warto było spychać tak. O, Maru też zapomniał o ulepszeniach troszeczkę. Znaczy atak jeszcze jako tako, ale pancerz już późniejsza. W ogóle on powinien mieć prędzej ulepszenia niż Zerg. Także brawa dla Solara, że to upilnował. Ale przed Solarem no właśnie jeszcze dużo, dużo takich wyczynów. Podoba mi się dwa Vipery, Adrenal i
Zasięg do lurkerów teraz zakolejkował Solar. Oho, mina. Mina była dość bolesna chyba. Chociaż nie, jedną jednostkę zniszczyła. Ale pozostałe trochę zostały też chyba obite. Niesamowita wydajność Maru. No i teraz kolejne posiłki. Podejrzewam, że za momencik bardzo ciężko będzie zatrzymać te rana. Jeszcze tak właśnie lepiej poczekać na te plus 2 do ataku. Maru trochę idzie w górę, się rozgląda, szuka co na tej biomasie można rozwalić. Kurczę, jak myślę o wszystkich ruchach i zagraniach Maru, to tutaj można to studiować i studiować, to co on robi. No i teraz parę min odpaliło tutaj też przy okazji, w zasadzie za darmo zajmuje bardzo dobrą pozycję Maru. No i haczerkę mu chyba zabiera. Dokładnie, transfuzja nie pomogła. I tutaj też haczerka zabrana na czterech bazach z powrotem Solar. Niesamowite, jak tutaj łatwo przydusza swojego oponenta Maru. Ale może jednak będzie taka chwila, kiedy Maru się gorzej wymieni, Solar siłą rzeczy lepiej, no i będzie szybka kontra. Bo ciężko będzie to zagrać, jak teraz te medivaki jeszcze przeszkadzają. Cały czas jest groźba tego, że jakiś drop wleci do Solara i mu trochę za dużo zrobi. No i myk lurkery, was nadzieja. W tym momencie 9 lurkerów buduje Solar. Jest już do nich zasięg, będzie jeszcze szybkość do przekopywania się i zakopywania i tak i dochodzenia też. O, inny dus, dobra. Mam wrażenie, że te kilkanaście minut to Zerk robi... Cały czas się broni, dosłownie walczy o życie. Tylko po to, żeby spróbować lurkerów inny dusa. I albo wejdzie, albo nie wejdzie. Jak nie wejdzie, no to kaplica. To koniec już. Ładnie, powyciągane, jakieś marudery, ghosty. Cały czas bym powiedział, że Maru jest o krok od przebicia się, ale no jednak się nie przebija. No i mamy kontratak lurkerowy, który jest z jednej strony jest niebezpieczny, ale mam wrażenie, że w tym jednym konkretnym miejscu Solar tak poszedł na taki kompromis na zasadzie, no dobra, może Nydusa nie wpuszczę do bazy Terana, ale za to zrobię go od przodu i nie zrobi on nic. I jeszcze w dodatku potracił te wszystkie lurkery, także Maru to sprzątnął szybko. Zaczyna się przechodzenie w ghosty. Mega mi się podoba w grze Maru, że u niego... przechodzenie z jednego etapu gry, z jednej kompozycji, czy nawet pomysłu trochę na grę już, to jest takie naturalne, takie płynne, takie nieszarpane, że tak powiem. Po prostu, no, cały czas atakuje, ale cały czas też zmienia technologię, kompozycję i tak dalej, i tu jeszcze jakieś dropy, tu jakieś sensowne manewrowanie po mapie. No tak dobrze gra Maru, że Solar nawet biomasy dalej niż poza swoją bazę, no nie jest w stanie w ogóle wyprowadzić. No bez creepu to w ogóle nie robota dla Zerga, dlatego musi go z powrotem zacząć rozprowadzać Solar. A rozprzątnie tego Nydusa znowu bezproblemowo. No teraz na 6 bazach, Zerg w sumie też... O, jeszcze minami dostał troszeczkę. Widzę, że drop poleci dalej. Fajny drop, nie? Takie 2 miny, 2-4 mariny. Taki bardziej, żeby ukraść uwagę Solara. Żeby się trochę rozproszył koreański Zerg.
Oj, tutaj nie wiem, czy nie za daleko to niektóre ghosty, ale dobra, już skorygował swoje ustawienie Maru. Jakby go Zerg złapał, no to byłoby nieźle, no ale nie złapał. Tak, ghosty potrafią wiele znieść teraz, snajpowanie Viperów, a może i nawet nie trzeba. Boże, co robi Solar? W ogóle nie kontroluje jednostek, mam wrażenie. Snajpowanie na ekranie, prawie wszystkie hydry. Jak mu wyklikał te hydry? Jezuniu, no nie wierzę. Nie, no Maru to jest... Z nim to ty nie próbujesz wygrać, ty próbujesz przeżyć jak najdłużej. Kolejna potyczka, kolejna mapa. Maru rozciąga się, coś tam tutaj sobie jeszcze ustawia, przestawia. Dobra, doskonale. Poszary budowane, rafineria też. Solar, Maru. Maru tu się rozciągnie, tu wody się napije. Generalnie pro gaming. Ale nie przełknie wody, jeszcze chwilę potrzyma. On tak nawadnia mózg w ten sposób. Ekspansja Solara jest. Maru tym razem nie wybiera tego otwarcia z Reaperami, bo to raczej nie ta mapa. Na poprzedniej mapie też może skusił się dlatego właśnie, tak jak mówiłem, że później szybkość delingów, ale po drugiej chyba nawet ważniejsze, dlatego że na tamtej mapie nie było rampy prowadzącej do drugiej bazy. Jak nie ma rampy, to tak trochę jednak łatwiej Reaperami walczyć, bo można się zbliżyć po prostu do przeciwnika. CV tylko dla formalności sprawdza, że jest haczerka. Maru już wie, okej, dobra, zwykła hacza. Włączamy program, dwójeczka. No i myk fabryka. Faza numer 3 od Maru powstaje również, więc no nie ma tutaj żadnego wychodzenia. Totalne standardy grają zawodnicy. Trzecia baza jeszcze przed starportem na jednej rafinerii. Teraz dopiero poleciał starport i właśnie druga rafineria dla Maru. Natomiast Solar po trzeciej bazie dopiero szybkość delingów zagrał, czyli no w sumie Solar to samo otwarcie co na poprzedniej mapie. Typowe ekonomiczne zagranie zergów. Dobra, Marin sobie patroluje miejsce, gdzie mógłby wlatywać potencjalny Overlord, bo to jest taka chwila, taki moment gry, gdzie tak koło 3.30 niektórzy poświęcają Overlorda, żeby zobaczyć właśnie, czy na przykład mamy jakieś Battlecruisery, czy Banshee, czy inne coś, czy no, Heliony teraz też na przykład ten Overlord zobaczył. O, i Solar właśnie zaczyna kierować Overlorda, czyli on wysyła go tak bardziej 3.50 około. Jeszcze zależy, gdzie jest on ustawiony, bo czasami sobie można postawić Overlorda bliżej, czasami dalej. Bazy Terrana, zależy jaka mapa. Na tej mapie tak może nawet troszeczkę późnawo wysyła tego Overlorda Solar. Ale w sumie i tak by go raczej stracił, no bo będzie Viking, to już lepiej wlecieć nim w bazę Terrana i się może czegoś dowiedzieć, niż nie dowiedzieć się niczego i go stracić. Podoba mi się jak zacisnął tak zęby, usta trochę. Po tym stracie Overlorda Solar tak trochę, ach, tym razem nic nie zobaczył. Już wiedział gdzieś z 5 sekund wcześniej, że nic nie zobaczy, ale takie, a, jednak nie doleciał. Nawet jednej do budówki. No, Viking już tutaj dolatuje. Może wyląduje i zaatakuje jakieś drony Marunim.
bo w sumie to chyba nic nie stoi na przeszkodzie. A już na pewno... A nie, tam są chyba królowe, nawet dobrze ustawione, to żartowałem. A tutaj taki leciutki podjazd Helionów, szukamy czy są kryptomury do atakowania. No tutaj trochę słabo, z tym wikingiem się zachował Maru. Nie patrzył, trochę olał. Jak zwykle. Jakieś dwie dronki jest w stanie wyłapać. I jeszcze Kryptomora. Ale tylko jednego Kryptomora. Co ciekawe, w pierwszej bazie Solara teraz też był Liberator. Jak dobrze widzę na minimapie, więc... No tego nam tam nie pokazali. O, właśnie teraz jest. No i... Kontratak zerglingowy też ma miejsce, ale 3 SCV to nie za dużo. Ale dobrze, że w sumie to zrobił Solar. No to może być jeden z pierwszych i ostatnich kontrataków, jakie wykona na tej mapie. Zaczyna się kolejna presja Maru, niby taka zwyczajna, ale kontrola terana nieco lepsza. Nie, no dobra, tutaj faktycznie Solar się znowu obronił, ale tak samo bez problemu obronił się na poprzedniej mapie. Tutaj jak widać musiał rozdzielić się zerg. Nie wiem, czy w ten sposób się musiał rozdzielić, ale królowe poszły na Liberatora. Wszystkie, chociaż chyba nie musiały wszystkie. A część została tutaj tylko zerglingowo-bainowa z przodu. No bez problemu, Solar się jak widać wybronił, tylko czy to jest wcale jakiś dobry znak dla niego. Szybkość do bainów też zagraną, tak mam wrażenie, że co by się nie działo, to prowadzi Maru. No ale Solar ma większe zaopatrzenie, tego na pewno mu nie odmówimy i co więcej też ulepszenia są na bardzo dobrej drodze. Zasięg do hydralisków też jest, czyli Solar nie doszedł do jakiegoś wniosku na zasadzie muszę zmienić taktykę. Robimy to samo, Hydralink Bane, tak samo wczoraj też grał na Terran. Już się zaczyna zrzucanie min, nie mają jeszcze one, ała, szybkości do zakopywania. Tu jest jeszcze jedna mina, która nie odpaliła. Tutaj też anulował w międzyczasie bazę Maru, jeszcze zakopał minę w miejscu potencjalnej ekspansji. Tak, żeby trochę utrudnić życie Solarowi. Ale jest bardzo fajne zagranie, skoro zerk odpuścił trochę tej przestrzeni, to czemu by nie rozwalić biomasy. Bardzo dobre są te pusze Maru. Takie totalnie niby zwyczajne, pozorne, ale tu trochę go opóźni, tam go opóźni. Teraz czwartą bazę sobie przejmie Maru. No i za chwilę. Ale dużo kryptomorów stawia Solar. Widać, że chce mieć biomasę. Bardzo chce mieć biomasę. Aż za bardzo chyba. Nie no, to jest ważne. O, może jakaś awantura na środku mapy. Solar mógłby go tutaj może nawet złapać, jakby dobrą flankę zrobił. I kolejny drop z min Maru. Dzisiaj mamy dropy z minami w repertuarze koreańskiego Terana. Icek 12 dron. Jezu, ale to jest wkurzające. I tutaj to była też ciekawa mina. Uderzyła w Overlorda, ale kolejne drony padają. 20 dron w tej akcji mu Maru zapunktował.
Jak tak patrzę jak gra Maru i myślę sobie, że Clem jest w stanie prawdopodobnie zagrać podobnie, może czasami nawet lepiej. To Zergowie w Europie mają bardzo ciężki przed sobą ten tak zwany orzech. Dwie drony, jeszcze ta mina zniszczyła łącznie 10 dronek, jedna mina. Jan z Gunia. Też ciężko powiedzieć co inaczej, co lepiej powinien zrobić Solar. No niby lepsze mikro, ale weź i zrób. Jak tu się obronić na te wszystkie ataki Maru? On tylko czeka, żeby zacząć walczyć. Oj, ale teraz się zagapił chyba, leciutko. Nie, jak na niego to... Ja bym się chciał tak zagapić jak Maru. Nie no, trochę został złapany jednak. Dobra, Solar, to może być twoja najlepsza chwila do wygrania tej gry. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Tu nie ma nawet najmniejszej szansy, żeby zrezygnować z ataku. No, brawo. Jedna batalia poszła po myśli Zerga. W miarę dobrze. Więc trzeba to dokończyć. Nawet nie robi kolejnych technologii Solar, a jednak ulepszenie plus jeden do hydralisków teraz wbija. Tam na dole te SCV-ki padają, chyba od Zerglingów. Pięknie się wpycha Solar. Solar, twoja jedyna nadzieja to ten atak, mam wrażenie. Jeszcze dosyła Zerglingi przez mapę. No, jednak się udało! Wow! Jednak się udało! Ta jedna bitwa na środku. Wow, dobra. Nie, no szacunek dla Solara. Pięknie. I jedna batalia. Troszeczkę lepsza. Kilka połączeń Bane'ów za dużo. I myk. Mamy 1-1. No, brawo, Solar. O, mega trudne. Mam wrażenie, że to jest jedyna nadzieja Solara na wygranie gry. Właśnie taka bitwa jeszcze na Hydraling Bane. Około 10 minuty około. Ale może 11. I jak wejdzie, to mały cud. Maru tak bardzo bezpiecznie podchodzi zazwyczaj. Nie da się go złapać, nie da się mu nic zrobić. Potem przechodzi w ghosty, już w ogóle jest do niczego ta gra, ale... Brawa dla Solara. Już pewnie też wiedział, że jak nie wygra za chwilę, to już w ogóle nie wygra. No, Maru się trochę pomylił. Co najmniej niespodziewane zakończenie. Solar, jak widzimy, w miarę zadowolony, no ale jeszcze musi wygrać dwie gry. Maru tak samo. Dwie gry do wygrania. Koledzy z drużyny. Maru. Cały zaangażowany w ten mecz, to widać. Cały przejęty. Pięknie, widzę, że wracamy do otwarcia, gdzie są te dwa raksy. No proszę, taką miałem teorię, że może a nie, chwila, bo tutaj jest miejsce na dobudówkę. No jeszcze zobaczymy, czy to będą aby na pewno te Reapery. Niby tak, trzy Reapery do presji, a potem już ekspansja, czyli to samo, co zrobił Maru na pierwszej mapie, ale myślałem, że on to wtedy też w dużej mierze zrobił, dlatego, że nie ma rampy, a na tej mapie jednak jest rampa. Może tutaj po prostu Maru wychodzi z założenia, że jest trochę też przy przestrzeni, trochę miejsca w pierwszej bazie. Podoba mi się, jak często widzę właśnie też Koreańczyków na turniejach, którzy tak na początku tak siedzą i grają, jakby im się za bardzo nie chciało, ale jednak po chwili się poprawiają w tym fotelu i wtedy już grają na 100%, spoko. Już jest zmiana nastawienia. Jednak z powrotem im zależy, jak już trzeba się skupić, to się trzeba skupić. Ten moment praktycznie zawsze nadchodzi. Ładnie naciska Maru. Licek Zergling zniszczony. Tutaj jak widać kolejne dronki są atakowane. No. Okej. Okay. Jedną dronę udało się wyciągnąć, chociaż tyle. Ej, ale chwila, to były... Tak. To są trzy Reapery. No i właśnie tutaj też można już zwrócić uwagę na to, że Maru zawczasu przygotował miejsce na dobudówki przy tych raksach.
Ej, kolejne reaksy. Ej, halo, to są cztery reaksy? To wygląda, jakby Maru był może trochę wkurzony za tę poprzednią grę. I wychodzi z założenia, dobra, poprzednią przegrałem, chociaż powinienem wygrać oczywiście. Więc na kolejnej mapie muszę wygrać szybko, żeby nadrobić za ten drugi punkt. No przecież mamy czas. On tu ma jakąś tą... Jakiś meeting. Nie ma czasu na tych zergów, trzeba wygrywać. Ładnie męczy królowe, mam wrażenie, że też mikro takie trochę bardziej zaangażowane. Ale faktycznie jak przeskakuje między pierwszą a drugą bazą, to królowe muszą się trochę też przestawiać. Oho, nie, dobra, tu się nic nie stanie chyba. Jak ładnie wykalkulował. I teraz znowu Maru wymusił pozycję królowych trochę w pierwszej bazie, więc teraz może wskoczy do drugiej. Nie, na razie odpuszcza, na razie odchodzi. Czas tam przejście w fabrykę. Mnie jednak bardziej zastanawia, jak dużo zrobił te mariny, bo Maru naprawdę dużo zainwestował. I to jest, kurczę, fajna strategia. Takie niby rzeczy, które już człowiek niby widział, niby znał, ale jakie to jest fajne w swojej prostocie, bo te trzy reapery, które zrobił na początku Maru, one są teraz niesamowicie potencjalnie niebezpieczne dla Zerga, bo użycie kilku granatów może spowodować, że te mariny wygrają grę ze Steamem. Mam wrażenie, że one po prostu wejdą i wygrają grę. Ale no, no, reapery, reapery, w was nadzieja, wierzę. Maru podchodzi, o Boże, jak się Solar tutaj zakręcił na chwileczkę. Czy będzie jakiś granat? No Maru, ja na te granaty właśnie czekam. Ale może i nie trzeba w sumie. Solar. O, nie wierzę. No on jak jeszcze takie buildy ma, to jest niesamowite. Niesamowite. Ale nawet nie trzeba było tych granatów faktycznie używać, bo nie było chyba żadnego dobrego, idealnego jakiegoś momentu. Znaczy, może można było te królowe na skupisko, żeby odskoczyły, bo królowa, gdy jest odbijana, tam przelatuje przez granacik, to wtedy nie atakuje, więc można było ich użyć, można nie, ale mega mi się podoba ta taktyka Maru. Na takiej mniejszej mapie coś pięknego. Bardzo dobrze coś takiego wpleść do swojego arsenału. Fajnie. Bardzo fajnie gra Maru. 2-1. Także Maru się troszeczkę obruszył przegraną i jak widać już szybko doprowadził do ponownej przewagi. O, tam ktoś z tyłu za Maru coś robi. Ktoś tam go z przyczajki, znaczy z tyłu Solara chciałem powiedzieć, tam ktoś jest. Maru ma cały elegancki, nie wiem czy to na to się mówi regał, ale... Ładnie to tam wszystko udekorowane trofeami. Najpierw kupił takie puste. Coś trzeba dorzucić tutaj. To nie może tak puste stać. Nie minęło 10 lat. Już same trofea. Ale Maru nie wygrywa właśnie tych turniejów typu IM Katowice. Blisko ona też nie wygrał. No poza Koreą to ma problemy z wygrywaniem trochę Maru. Jest w sumie mega dziwne, bo Korea to jest w sumie chyba najcięższe miejsce do wygrywania, mam wrażenie. Ale spokojnie. Wszystko jeszcze się może odmienić w tym roku w Katowicach chociażby. No jakby Maru wygra Mistrza Świata, to by było... Dalej byłaby ta tak zwana debata, kto jest tym najlepszym. Znaczy moim zdaniem to Seral nadal, wiadomo, ale... Jak Maru wygra więcej dolarów, to może jednak on. Jak zwykle, mały Azjata lepszy. To jest pomysł, kupić sobie puchary, zrobić na nie szafkę i mówić, że się wygrało wszystko w czymś, czego ludziom nie będzie się chciało sprawdzać, jak na przykład StarCraft. No niestety mam wrażenie, że są ludzie, którzy z chęcią sprawdzą, aczkolwiek w sumie
Nie no, jakbym widział puchary w czyimś domu, to bym raczej tego nie sprawdzał, tylko bym się spytał, w czym wygrał i tyle, i super, nie? Maru powraca do tego, co gra większość teren, czyli oczywiście standard 3 bazowy i Heliony, jakiś Viking, jakiś Liberator, no pewnie coś podobnego, co chciał zagrać i zagrał, ale przegrało na drugiej mapie. Maru teraz może to zrobi ponownie i poprawi i wszystko się dobrze dla niego skończy. Ciekawe, jak tam Solar, czy też próbuje po prostu po raz kolejny niezmiennie wykonać swoją taktykę, bo szczerze mówiąc inwencja twórcza Solara taka trochę żadna. Ale dużo ciekawiej się obserwuje Gremaru, który kombinuje i robi bardzo fajne przejścia technologiczne. U Solara to raczej to samo. Ale to też trochę tak pokazuje może styl niektórych zawodników, że są gracze, którzy no po prostu stają się wyżułować dane rzeczy. O, Maru! Jednak nie taki powtarzalny będzie teren, ale to jest świetne, że jeszcze Battlecruisera tutaj zobaczymy. A Solara takie właśnie szybkie proxy raxy, jakieś może reapery, takie dziwne zagrania. To się wydaje coś niezłego. Niby wszystko wygląda jak zwykle. Overlord wlatuje, widzi trzecią bazę, Vikinga, Marina. No standardzik, tak? A tu Battlecruiser jednak. Fajnie, fajnie. No i za moment ich początek presji Maru, bo jak dotąd to tylko oczywiście czysty rozwój. Ej, ale z Marinami to jeszcze będzie ten push, a to nawet mi się podoba. A nie, dobra, przepraszam, bo to on tyle Helionów zrobił. Dobra, bo czasami pamiętam, że były też takie pusze właśnie z udziałem Marinów, jeszcze Steampack i Helbaty i Battlecruiser i to wszystko w jednym. A on teraz wjedzie Helionami, ale i przeteleportuje się Battlecruiserem i teraz... No jest interesujące. No ale trzy aby na pewno jest realna szansa na rozwalenie sporej liczby jednostek. Battlecruiser w górę. O, wow. Ej, okej, to jest... Kurczę, jak mi się to podoba. Bo wydaje mi się, że Maru chodzi o to, żeby Battlecruiserem zatrzymać królowe, żeby Heliony robiły robotę. Ale jednak to nie do końca wyszło. Ale nawet jak nie wyjdzie, to przez to całe zamieszanie Solar nie ma idealnej kontroli z Erglingami i bardzo dużo ich stracił od Helionów. I w sumie to nawet nie było takie złe dla Maru. Nawet jak coś nie wyjdzie, to wychodzi całkiem dobrze koreańskiemu Terranowi. No, dokładnie. Battlecruiser przeżył. Zamieszania sporo porobił, biomasa też troszeczkę zatrzymana. Heliony w sumie żyją. W ogóle sporo tych Zerglingów też było. Aż się zdziwiłem, jak Maru tutaj ładnie obracał tymi Helionami, ale w sumie tylko wystarczyło wysłać Battlecruisera w bezpiecznym kierunku i dalej się zajmować Helionami. No i tam wiadomo, trzecia baza, nie trzecia baza. Wbrew pozorom była dość dobra presja Maru. A pomyślmy sobie, co by było, gdyby Solar się nie obronił w miarę dobrze. Wtedy w zasadzie możliwe, że już by było po meczu.
No jeszcze takie taktyczne dwie dronki i do widzenia. Maru rozwala biomasę na górze. Być może tutaj będzie chciał za chwilę przeprowadzić jakiś atak, dlatego tę biomasę właśnie czyści, bo to trzeba z wyprzedzeniem planować. Rozpoczynamy. Kolejna awantura. Sporo Bane'ów, ładnie ustawionych, chociaż Maru w ostatniej chwili zapakował cenne mariny, wyrzuca je na tył. A akurat to mikro Maru tutaj może nie było perfekcyjne, ale i Solar przecież tak za darmo tego wszystkiego nie rozwalił. I jeszcze skan, żeby dokończyć Bane'y. No bo dobry skan całkiem, bo teraz marinami naprawdę można się rozpędzić. Maru widać, że chce... No, może i w te Bane'y. No nie mówcie, że Maru tutaj zauważył okazję do skończenia gry już. Bo tak to trochę... Przez momencik może wyglądało. Teraz jedno-dwa uderzenia tego Siege Tanka i faktycznie dalej mariny będą mogły chyba atakować. Maru się rozpędza. Teraz już widzę, że będzie przelatywać czwartą bazą na miejsce. Ale tak trochę gra, jakby tutaj już była okazja do skończenia meczu. Posiłki też idą przez mapę. Ciekawe, czy z nimi synchronizuje ten atak Maru. Nie, dobra, wycofuje się. Wydaje mi się, że to bardzo dobre wycofanie jest, tylko... Okej, okay. Siege się przestawił 2 metry. Warto było. No i my, kolejna malutka akcja Maru. W ten sposób trochę jednostki zergowe musiały się wycofać i dzięki temu też nie atakował tych fortyfikacji z Siege Tankami na środku mapy. Dobry ruch, żeby tak właśnie zmusić Solara do lekkiego wycofania. Zaczepia intensywnie haczerkę Maru. Rozstawia swoje mariny po lewej stronie, chociaż nie jakoś mocno. No i zaczyna się. Bogowie walka, kolejna walka. Siege Tanki powinny atakować skupiska Bane'ów, nie do końca to robi Maru. No i dalej. Progresować się już chyba nie da. No tutaj trochę za blisko były te Bane'y, żeby atakować i uciekać jednocześnie. Kolejny steampack Maru. Ej, tam jest kontratak Solara i to taki nawet nie za mały. Ciekawe, czy dużo zrobi. A chyba Maru musi się wycofać. Zdecydowanie nawet bym powiedział, że musi się wycofać. Część jednostek zostawi przy tych Siege Tankach na środku i teraz Solar próbuje w nie wjechać. Pytanie, czy to będzie dobra wymiana. Ej, ciekawe też, że Siege Tanki miały rozkaz atakowania nawet hydralisków. No dobra, nie wyszły presje, nie wyszły pusze Maru. Nie zdziwiłbym się, gdyby się teraz wycofał albo gdzieś zawrócił zupełnie. A może póki co jeszcze trochę przestawił, bo... Co mu szkodzi jeszcze, może leciutko popróbować, ale przede wszystkim już powoli, no chyba w coś innego będzie przychodził. Ale też ciekawe, że zmienił w ogóle styl gry z tych min, z tych dropów min, chciałem też powiedzieć, na Siege Tanki. Ciekawe, co jest powodem tego, no bo przecież tak naprawdę tę samą kompozycję cały czas ma Solar. Może trochę mapa, może kwestia tutaj tych skałek na środku, które chce wykorzystać Maru. Tutaj nie wiem, czy to przypadek, ale bardzo mądre ustawienie marinów po lewej stronie. Maru się zdecydowanie spodziewał kontrataku przeciwnika, co nie oznacza, że dobrze go broni. Oj, ale teraz będzie tango z Bane'ami. Oj, Maru, nie w dół, Boże, w górę. Trochę się to zakręciło. Nieperfekcyjnie skontrolował swoje jednostki koreański teran. Tu na dole planetarka, jak widzimy. I jeszcze jedna baza po prawej stronie. Czy to jest planetarka na godzinie 5? To nie wiem. Chyba w powietrzu jeszcze te bazy posiada Maru. Właśnie ją wycofuje. Spodziewa się, że Zerg może tam właśnie podchodzić. O, czekamy na 3-3.
wrażenie, że Solar niesamowicie opóźnił Hive'a. Zazwyczaj lubił grać szybko, Vipery, Adrenala, miał to wszystko, no ale teraz bardziej jest skupiony na tym, żeby z 2-2 z Hydrami, Lingami, Bane'ami właśnie atakować, tak jak widzimy. No tylko czy to aby na pewno jest słuszna batalia, panie... Panie Solar, kurczę, nieźle, nieźle, nieźle. Pocisnął. Ale chyba żałuję, że tutaj tyle czasu teraz siedział, zamiast się wycofać do siebie, może zagrać Liberatory, może jakieś już Ghosty. Chyba mi się, że obrażenia zadane przez Solara na tych statystykach przed chwilą też tutaj się wliczają te skałki. Jak się atakuje skałki, to więcej obrażeń zadajesz. Niekoniecznie przeciwnikowi, ale zadajesz obrażenia. Żelazna statystyka. Kolejna batalia, tym razem trochę lepiej rozdzielony Maru, trochę sensowniejsza bitwa, jeszcze z plus 3 to lepiej wygląda. Siczanki się rozstawiają, no ale Hydry, nie, uznał Solar, że nie warto i nie ma tych posiłków, które by mu teraz pomogły. Kurczę, no boję się o Solara, bo to była ważna batalia, którą chciał chyba bardziej przekonująco wygrać, w końcu gra Vipery, Adrenal Glance. No i wojujemy. Pytanie, czy to przebijać z perspektywy Solara, bo dla Hydralisków to jest piekielnie trudne zadanie. Pod tanki, pod Liberatory, już bardziej jakieś właśnie Lingi, Bane'y z flanką powinny wejść, albo w ogóle kontratak. Ale boi się, że może straci bazę. Dużo jednostek cały czas produkuje Maru, podwójne tanki, 15 Marinów, no i Medivaki. Oj, to dobrze wygląda dla Maru, coś czuję, bo tutaj oczywiście może zepchnie go trochę Solar, ale posiłki nadciągają i tam na górze jeszcze jest nawet jakiś Siege Tank. Tak, tak, ta batalia, tak czułem, że Maru mają dobrze rozplanowaną. Solar już niezadowolony odklepał i podziękował za spotkanie. Maru wygrywa, ale cieszy mnie, że musiał się chociaż trochę bardziej postarać na tej ostatniej mapie i w ogóle jakoś nawet przegrał, bo to wyglądało tak bezwysiłkowo na pierwszej mapie, że aż dziwne. Na trzeciej mapie. W sumie też ten timing push marinami piękny był. I trzema reaperami. No cóż, wygrywa faworyt, wygrywa Maru. Maru zagra na Biana, ale to będzie naturalnie jutro. Jutro Maru, Bian, piękne TVT. No i na pewno w finale też będzie Terran. A już za niedługo kolejny pojedynek, będzie to Klem kontra Hero, potem Bany kontra Dark.